dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy niewyjaśnione historie graczy Minecraft. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jak możecie zauważyć, jest to setny odcinek z tej serii, więc można go potraktować specjalnie. Dlatego chciałbym was poinformować, że już w sierpniu będzie premiera komiksu na podstawie historii graczy Minecraft. Jeżeli ktoś jest wspierającym, widział już tą informację 2 tygodnie temu. Co do komiksu, będzie on dostępny fizycznie do kupna na specjalnej stronie. Kiedy premiera? Nie jestem w stanie tego dokładnie określić, ale na pewno w następnych materiałach będę was informował o dacie premiery. Dajcie koniecznie znać, czy kupilibyście komiks w komentarzu. A ja już nie przedłużam i przejdźmy do pierwszej historii od użytkownika Rockenraptor, która opowiada o odwróconym Minecrafcie. Pewnego dnia miałem ochotę zagrać w Minecraft, dlatego postanowiłem stworzyć nowy świat, jednak podejrzanie długo się generował. Nie przejmowałem się tym, jednak gdy ujrzałem świat, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Cały świat był do góry nogami i naprawdę się wystraszyłem. Postanowiłem sprawdzić w internecie, czy nie jest to jakiś błąd Minecrafta. Niestety, po dłuższym czasie poszukiwań, nic to nie dało. Nie było żadnych informacji tłumaczących tą anomalię. Dlatego zacząłem moją rozgrywkę, nie wiedząc, co może się wydarzyć. Bałem się spaść w niebo, bo zapewne źle by to się skończyło. Po kilkunastu minutach grania rozbolała mnie głowa. Musiałem chwilę odpocząć. Gdy wróciłem do grania, przez przypadek spadłem w dół, zamiast zlatywania w nieskończoność zacząłem otrzymywać obrażenia i niestety zginąłem. W ekranie respawn pojawił się dziwny komunikat, który w przetłumaczeniu na polski brzmiał: krew Rockenraptora ugotowała się. Bardzo się zdziwiłem, bo na świecie nie mogłem pojawić się ponownie. Tak, jakby świat, który stworzyłem, był na hardkorze. Byłem zmuszony stworzyć nowy świat i sprawdzić, czy też będzie do góry nogami. Jak się później okazało, był to mój naprawdę duży błąd. Jak pojawiłem się na nowym świecie, zobaczyłem, że cały teren jest obrócony tak, że mogę chodzić po ścianach. Wcześniej świat był do góry nogami, a teraz się obrócił w bok. Świetnie, pomyślałem. Nie poddawałem się i grałem na obróconym świecie. Wkopałem się pod ziemię w poszukiwaniu węgla i żelaza. Kiedy minęło ponad 30 minut, udało mi się zdobyć poszukiwane surowce. Dlatego postanowiłem, że wyjdę na powierzchnię. Ponieważ była noc, musiałem zdobyć wełnę, aby zrobić łóżko. Jednak polowanie na zwierzęta okazało się bardzo trudne i niestety nie wypaliło, przez co nie miałem łóżka ani jedzenia. Dlatego w trakcie nocy postanowiłem zbudować bazę. Nie jakąś super, bo zbudowałem ją z kobla, bo nie miałem innych bloków. Kiedy baza była gotowa, poszedłem po raz kolejny szukać surowców. Granie w tak odwróconego Minecrafta było bardzo dziwne. Itemy i żwir spadały na bok, przez co nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Po jakimś czasie udało mi się znaleźć podziemny krater, który był wypełniony lawą i wyglądało to naprawdę niebezpiecznie. Chodząc po cave'ie, nagle wyskoczył mi creeper, który mnie wysadził. Niestety wpadłem do lawy, umierając. Było tak jak wcześniej, nie mogłem się pojawić na świecie, bo w menu respawn pokazywało mi, że grałem na hardkorze. Po tym wydarzeniu postanowiłem wyłączyć Minecraft i włączyć odcinek Bena Woodhoppera na YouTubie. Sytuacja zgenerowaną mapą na moim kliencie w Minecraft do dzisiaj się nie wyjaśniła. Druga historia jest od użytkownika Szylek7, która opowiada o wilku. Ostatnio przydarzyło mi się coś naprawdę dziwnego. Grałem w Minecraft na wersji 1.18.2 na serwerze kolegi. W momencie, kiedy grałem, niestety byłem na nim sam i do dzisiaj nie wiem, czy to, co się wydarzyło, nie było jakimś trolem. Na serwerze miałem swój domek, który był zbudowany blisko domku mojego kolegi. Tego dnia nie miałem zbytnio pomysłu, co mogę porobić na serwerze, więc biegałem i patrzyłem, czy coś się na nim zmieniło. Idąc lasem, zauważyłem wilka i bardzo się ucieszyłem, bo chciałem go oswoić, żeby mieć swojego przyjaciela. Okazało się, że w ekwipunku mam 3 kości, jednak gdy dawałem je pieskowi, nie było żadnej reakcji.
Bardzo się zdziwiłem, bo była to dość niecodzienna sytuacja. Zastanawiałem się, dlaczego nie mogę go oswoić. Musiałem niestety z tego zrezygnować i poszedłem dalej. Zauważyłem, że wilk idzie za mną krok w krok. Było to dziwne, bo przecież nie wziął kości, które mu dawałem. Ale tak czy siak, cieszyłem się, bo nie chodziłem po kwadratowym świecie sam. Najgorsze jednak było dopiero przede mną, kiedy zrobiła się noc. Gdy się ściemniło, wróciłem do mojego domku, aby pójść spać. Jednak nie mogłem, bo dostałem komunikat, że wokół mnie są jakieś potwory. Wyszedłem z domku, rozglądając się wokół niego w poszukiwaniu mobów. Co dziwne, nie było żadnego potwora. Pomyślałem, że coś się stało z Minecraftem i postanowiłem spróbować pójść spać jeszcze raz. Nadal wyskakiwał ten sam komunikat i nie wiedziałem, o co chodzi, bo żadnych mobów nie było blisko mnie. Zacząłem się rozglądać po domku i zobaczyłem, że wilk wygląda inaczej niż wcześniej. Cały był we krwi, miał białe oczy i zębiska. Bardzo się wystraszyłem, bo jeszcze chwilę temu wyglądał normalnie. Stałem i się mu przyglądałem i w pewnym momencie on na mnie ruszył i mnie zaatakował. Wybiegłem z domu i uciekałem, ale on cały czas mnie gonił. Pomyślałem, że tak być nie może i go zaatakowałem. Kiedy go uderzyłem, nagle dostałem efekt lewitacji i zacząłem się unosić do góry. Jak efekt przestał działać, spadłem i zginąłem od upadku. Obudziłem się w domku i widziałem przez okno, jak wilk idzie w moją stronę. Szybko zamknąłem drzwi i patrzyłem, co się stanie. On stał przed domem i się na mnie patrzył, tak jakby chciał mnie zaatakować. Nie wiedziałem, co mam robić, dlatego postanowiłem sprawdzić, czy mogę się położyć w łóżku. Niestety nadal był ten sam błąd, co wcześniej. Dlatego zszedłem do kopalni z moim łóżkiem, próbując tam zasnąć. Na szczęście udało się i zrobił się dzień. Jak wszedłem na górę, zobaczyłem, że wilk ma normalną teksturę, którą miał wcześniej. Cała ta sytuacja robiła się coraz straszniejsza, bo wilk zamieniał się w bestię tylko w nocy. Gdy wyszedłem z domku, on podążał za mną jak wcześniej. Postanowiłem to wykorzystać i zamknąć go w klatce. Zbudowałem ją z obsydianu i go tam zamknąłem, zakopując dirtem. Jak opowiadałem koledze o całej tej sytuacji, mówił, że wkręcam. A gdy chciałem mu pokazać wilka, go w tej klatce nie było. Do dzisiaj nie wiem, czy to był troll, czy rzeczywiście nasz serwer został nawiedzony. Trzecia historia jest od użytkownika Tomeczek.pl, która opowiada o nawiedzonym łóżku. Niedawno przydarzyła mi się naprawdę dziwna sytuacja. Ponieważ zaczęły mi się wakacje, mam naprawdę dużo czasu, aby grać na komputerze. Dlatego postanowiłem zagrać w Minecraft na najnowszej wersji, czyli 1.19. Grałem na trybie jednoosobowym i starałem się przetrwać. Na początku zrobiłem podstawowe przedmioty i wyruszyłem w poszukiwaniu surowców. Chciałem żelazne przedmioty przed tym, zanim zapadnie mrok. Po 10 minutach gry udało mi się znaleźć pierwsze żelazo, które wykopałem. Znalazłem również węgiel i miedź. Zrobiłem przedmioty z wykopanych surowców i postanowiłem wyjść na zewnątrz w poszukiwaniu miejsca na pierwszą bazę. Nie byłem wybredny, dlatego wkopałem się w pierwszą lepszą górę. Zaczynała robić się noc, a ja nadal nie miałem łóżka, żeby mieć spawn i móc robić dzień. Dlatego wyruszyłem w poszukiwaniu owiec, aby zdobyć wełnę. Trwało to naprawdę długo, ponieważ nigdzie w okolicy ich nie było. Gdy tak chodziłem i szukałem, przeszkadzały mi w tym moby, bo cały czas się pojawiały i mnie atakowały. Na szczęście miałem dobry set i udawało mi się odpierać ich ataki. Po niedługiej chwili w końcu znalazłem owce. Było ich 3, więc idealnie, żeby zrobić z nich łóżko. Jak zdobyłem wełnę, wróciłem do domku, aby zacząć kraftować. Jak miałem łóżko w ręku, położyłem je na ziemi i wtedy bardzo się wystraszyłem. Na łóżku zobaczyłem czarną, straszną twarz, totalnie nie wiedziałem, o co chodzi. Nie miałem żadnych tekstur paków ani modyfikacji. Nie wiedziałem, co mam robić, bo na zewnątrz była noc, a pójście spać nie wiadomo, z czym się wiązało. Postanowiłem położyć się na łóżku, aby to sprawdzić. Okazało się, że miałem rację, bo wstałem w całkiem innym miejscu. Wszędzie był ogień i lawa. Miejsce te wyglądało trochę jak piekło, jednak nim nie było. Przede mną był budynek zrobiony z kwarcu.
Bardzo się bałem, ale rozglądałem się w poszukiwaniu czegoś jeszcze, jednak był tylko ogień i ta struktura. Postanowiłem do niej wejść, aby zobaczyć, co jest w środku. Kiedy wszedłem, od razu dostałem efekt blindness, przez co prawie nic nie widziałem. Jak byłem w środku, widziałem tylko białe ściany i nic więcej. Nagle przede mną pojawiła się czarna postać, jej twarz wyglądała jak ta z łóżka. Nie zdążyłem nic zrobić, bo nagle wstałem, budząc się w mojej bazie. Było to naprawdę straszne przeżycie. Od razu rozwaliłem łóżko i wyszedłem ze świata. Postanowiłem usunąć ten save, bo był jakiś nawiedzony. Nigdy nie idźcie spać na łóżku z takim znakiem. To by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli przydarzyła wam się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila isupermwk@biznesmopa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się!